I zapowiadana rozmowa. Marek Budzisz, ekspert Strategy and Future, jest przy telefonie i publicysta tygodnika Sieci jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Szef białoruskich służb granicznych grozi Polsce użyciem broni bez ostrzeżenia. Wygląda na to, że przygotowana jest jakaś prowokacja. To jest pana tweet z ostatnich godzin, gdzie pan znalazł informacje na temat tego stwierdzenia szefa służb granicznych białoruskich. A to są informacje podawane zarówno przez białoruskie media, jak i przez rosyjskie. W związku z tym to one są dostępne. To są słowa wypowiedziane na spotkaniu z dziennikarzami. Ale to nie jedyne świadectwo zaostrzające się w ostatnim czasie retoryki ze strony władz Białorusi, również jej Aleksandr Łukaszenka mówił o możliwości wojny, o tym, że Polska rzekomo koncentruje znaczne siły i przygotowuje się do jakiegoś uderzenia. Wypowiadał się w agresywnym tonie, jeśli chodzi o Ukrainę. No to wszystko jest elementem pewnej kampanii nacisku, zastraszania. Białoruś tutaj nie jest samodzielnym czynnikiem. Realizuje scenariusz rosyjski, scenariusz związany z sytuacją wokół Ukrainy. Z jednej strony retoryka, a z drugiej strony konkretne działanie. Łukaszenko zapowiedział przesunięcie swoich wojsk na granicę białorusko-ukraińską. Oczywiście celem ochrony tych granic. No, musimy pamiętać, że 10 lutego rozpoczynają się duże ćwiczenia wojskowe rosyjsko-białoruskie na 5 poligonach i 4 lotniskach. Z tych poligonów, o ile dobrze pamiętam, 4 to są położone w bezpośredniej bliskości granicy z Ukrainą, a nawet jeśli nie w bezpośredniej, to w takim położeniu, że można dość łatwo przesunąć wojska w razie potrzeby. To jest element oczywiście tej narastania presji wojskowej Rosji na Ukrainę i element polityki zastraszania. Wczoraj rozpoczęły się kolejne ćwiczenia w kilku miejscach. Rosyjskie ministerstwo poinformowało o nowych manewrach na Krymie, o sprawdzaniu gotowości bojowej 1. Gwardyjskiej Armii Pancernej. No to jest cała sekwencja kroków, które ma na celu pokazać, że Rosja i Białoruś, która jest sojusznikiem Rosji, nie żartują, że są przygotowani do wojny, że przesuwają pomału siły w stronę ukraińskiej granicy. Łukaszenka zresztą mówił, że te wojska mogą tam pozostać. To nie ma być element jakiejś jednorazowej akcji, ale generalnie wzrostu obecności sił wojskowych, w tym i sił rosyjskich na Białorusi. Z jednej strony jest sekwencja kroków, z drugiej strony jest sekwencja słów. To jest po stronie NATO. Patrzę na pana artykuł w tygodniku Sieci. Cytuję: kiedy więc ten numer tygodnika Sieci dotrze do państwa rok, będziemy być może więcej wiedzieć, na jaki scenariusz trzeba się szykować, bo pisał ten artykuł przed tymi rozmaitymi rozmowami na najwyższym szczeblu. Czy teraz po tych rozmowach coś więcej wiemy i czy pan wie, na jaki scenariusz musimy się przygotować? Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. No wydaje mi się, że reakcja świata zachodniego i decyzje, które zapadły na takiej specjalnej naradzie w Camp David w weekend prezydenta Bidena z bliskimi współpracownikami, wskazują, że Stany Zjednoczone uważają, iż Rosja w każdej chwili może eskalować sytuację wokół Ukrainy, czyli możemy mieć do czynienia z jakimś scenariuszem agresywnych działań rosyjskich.
O tym świadczą też słowa Jane Psaki, rzeczniczki Białego Domu, która wprost o tym mówiła wczoraj z mediami. Podobnie uważa właściwie większość analityków zachodnich, różniąc się jedynie co do ewentualnego terminu, kiedy Rosja będzie gotowa do uderzenia. Jeśli natomiast chodzi o analityków ukraińskich, bo też pojawiły się takie w ostatnich dniach oceny sytuacji, oni uważają, że Rosja jeszcze potrzebuje 2 do 3 tygodni, żeby mieć taki potencjał wojskowy na granicach z Ukrainą, aby być zdolnym do przeprowadzenia inwazji na większą skalę, bo jakieś lokalne zaostrzenia sytuacji robić obecnie, ale jeszcze jej pewnych elementów tej grupy bojowej brakuje. Tu chodzi przede wszystkim o takie sprawy związane z zapasami dla wojska i logistyką, czyli chodzi o odpowiednią ilość zapasów paliwa, materiałów, smarów, żywności dla tej grupy uderzeniowej. Ukraińscy specjaliści uważają, że to gdzieś około właśnie 10 lutego Rosjanie już będą gotowi. Chociaż jednocześnie oni mówią trochę podobnie jak analitycy zachodni, że takie uderzenie na dużą skalę jest mniej prawdopodobne, przynajmniej w pierwszym etapie konfliktu. Oni są zdania, mówił o tym na przykład Andrii Zagorodniuk, który był ministrem obrony Ukrainy, dzisiaj kieruje takim think tankiem strategicznym w tym kraju. On mówił o tym, że Rosjanie najpierw spróbują swoich tradycyjnych metod, czyli lokalnych ataków, ewentualnie dywersji, działania czy blokowania pewnych elementów infrastruktury wrażliwej na Ukrainie atakami cybernetycznymi, podejmą próbę destabilizacji sytuacji w kraju. Dlatego władze Ukrainy, zarówno prezydent Zełenski, jak i sekretarz Rady Obrony i Bezpieczeństwa Daniluk, apelują przede wszystkim o spokój. Apelują o to, żeby się nie dać prowokować, o to, żeby pokazać Rosji, że Ukraina jest gotowa walczyć. A jest gotowa? To też zależy od tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli z jakiego rodzaju agresją będziemy mieli do czynienia. Czyli jeżeli będziemy mieli do czynienia z takimi działaniami asymetrycznymi, hybrydowymi, próbą destabilizacji różnych obszarów kraju, próbą siania paniki, to wydaje się, że jest gotowa. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z atakiem przy użyciu wojsk pancernych, no to wydaje się, że tutaj też jest gotowa i miała czas na przygotowanie się, i to nie będzie łatwy kawałek chleba dla Rosjan, tak mówiąc. No Zagorodniuk twierdzi, że Rosjanie wejdą oczywiście na Ukrainę. Te zagony pancerne rosyjskie są w stanie wejść, ale im bardziej będą postępowały w głąb kraju, tym ich sytuacja będzie trudniejsza. To znaczy łańcuchy zaopatrzenia i logistyka, która jest słabą stroną rosyjskich sił zbrojnych, ulegnie rozciągnięciu, a ukraińskie rozproszone i dobrze wykorzystujące ukształtowanie terenu i pewną architekturę, którą Ukraińcy już zbudowali, siły przy użyciu tych nowoczesnych rakiet i granatników przeciwpancernych, które dostarczyły im niedawno Amerykanie i cały czas dostarczają Brytyjczycy, są w stanie zadać znaczne straty wojskom pancernym. Dlatego że w tej wojnie będzie liczył się manewr, będzie liczyła się długość tych łańcuchów zaopatrzenia dla rosyjskiej armii. No przecież wojska pancerne muszą dostać zarówno amunicję, jak i paliwo, nie mówiąc już o żywności, nie mówiąc o częściach zamiennych. Rozproszona, działająca z ukrycia armia ukraińska, nie w jakiejś jednej wielkiej linii frontu, jak w II wojnie światowej, to jest mit. Ona w takim starciu ma szansę zadania sporych strat Rosji. Natomiast oczywiście, jeżeli, bo też są takie głosy wśród analityków zachodnich, jeżeli Rosja nie zdecyduje się w pierwszej fazie na tego rodzaju uderzenie, a raczej będzie starała się naśladować pewną
metodę czy sztukę operacyjną Amerykanów, którzy w ten sposób działali na przykład w czasie inwazji Iraku, czyli najpierw za pośrednictwem uderzeń lotniczych i przy użyciu wojsk rakietowych niszczyć, oczywiście również przerzucając wojska powietrzno-desantowe, dywersantów, wykonując takie rajdy na tyły wroga, niszcząc czy starając się zniszczyć przede wszystkim centra dowodzenia, zarówno wojskowe, jak i polityczne, bo to jest jednym z elementów rosyjskiej taktyki. No jeżeli z taką wojną będziemy mieli do czynienia, czyli w pierwszej fazie bezkontaktową, przy zaangażowaniu lotnictwa, przy zaangażowaniu wojsk rakietowych i pewnych form oddziaływania, ale nie masowa inwazja, no to wtedy sytuacja Ukrainy jest znacznie gorsza, ponieważ Rosjanie mają jakby przygniatającą przewagę w powietrzu. Tutaj Ukraina ma pewne problemy, no ale tego jeszcze nie wiadomo, dlatego że my dzisiaj jeszcze jesteśmy w fazie polityki powstrzymywania. Jeszcze elementy dyplomatyczne są w grze. Jeszcze Zachód buduje pewnego rodzaju, stara się wpłynąć na rachunek zysków i strat, które Rosja musi prowadzić. Jeszcze nie jesteśmy w fazie konfliktu zbrojnego. Nie ma wcale pewności stuprocentowej, że do tego konfliktu dojdzie. To zależy w gruncie rzeczy od tego, na ile świat Zachodu będzie w stanie pokazać Moskwie, że jej się po prostu konflikt nie opłaca. Czyli że nie osiągnie swoich celów strategicznych, a koszty, które poniesie, będą zbyt duże, żeby Kreml mógł to zaakceptować. Myślę, że ta faza jeszcze potrwa kilkanaście dni. Putin zresztą jedzie do Pekinu 5 lutego, w związku z tym też się uważa, że do końca olimpiady zimowej, a z pewnością do 5 lutego, póki co jeszcze wojny nie będzie, to zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. I tak sport miesza się z geopolityką. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Marek Budzisz, ekspert Strategy and Future, był gościem Poranka Wnet. Patrzymy na zegarek. Jest godzina 7:43. To może w poranku zaśpiewa teraz Joanna Rawik. Gdy płoną róże. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.